Cześć, tu Piotrek Stokłosa, Książki Sportowe TV. Witam i zapraszam na recenzję biografii Elizabeth Hawley, Strażniczka Gór. Książki Sportowe TV. Strażniczka Gór to kolejna z górskich propozycji wydawnictwa Agora. Tak właśnie prezentuje się okładka tej książki, na której, co ciekawe, nie ma postaci samej głównej bohaterki, czyli Elizabeth Hawley. Okładka jest bardziej uniwersalna i myślę, że to dobrze oddaje charakter tej właśnie pozycji, bo ona nie jest taką ani typową biografią, ani też typową książką o tylko i wyłącznie Himalajach, ale ma znacznie szersze znaczenie, znacznie więcej tematów obejmuje. Można powiedzieć, że to po części jest książka podróżnicza, książka historyczna, książka również o różnych kulturach. No i oczywiście ostatecznie to, co najważniejsze, myślę, dla fanów himalaizmu, wspinaczki. Jest to książka właśnie o wielkich postaciach, które wspinały się w Himalajach, które robiły wielkie rzeczy i których te wyczyny dokumentowała właśnie główna bohaterka, czyli Elizabeth Hawley, no bo właśnie to słynna dokumentalistka, która w tym roku w styczniu niestety zmarła. No i właśnie ta książka, mimo że oryginalnie ukazała się już kilka lat temu, no to w Polsce wchodzi na rynek dopiero teraz, być może właśnie ze względu na tą sytuację, która miała miejsce w styczniu, jako taki hołd oddany właśnie kobiecie, która przez wiele lat tworzyła archiwum himalajskich wyczynów. No i właśnie Bernadette McDonald, autorka, którą doskonale kojarzycie, myślę, z książek takich jak chociażby ostatnia biografia Wojciecha Kurtyki, podjęła ten temat, pojechała do Katmandu, spędziła 10 dni z Elizabeth Hawley, ale wcześniej dostała też od jej bratanka listy, które Elizabeth Hawley pisała do swojej matki i w nich w zasadzie opisywała cały swój życiorys, wszystko to, co spotkało ją na drodze do Katmandu, no bo warto wiedzieć, że Elizabeth Hawley to oczywiście Amerykanka, która postanowiła, że zajmie się dokumentowaniem himalajskich wyczynów. W zasadzie to nie był jej główny cel wyjazdu do Katmandu, bo jak opowiada ta książka, podczas podróży po świecie zwiedziła wiele krajów, to też jest tutaj ładnie opisane i właśnie to jest ta część podróżnicza, można powiedzieć, tej książki. Właśnie po podróży po całym świecie, gdzie Elizabeth Hawley była m.in. w Polsce w latach 50. i zwiedzała chociażby Pałac Kultury, to też opisuje w tej właśnie pozycji. Zwiedziła wiele krajów w Azji, w innych częściach świata. No ale właśnie Katmandu przypadło jej na tyle do gustu, że kiedy wróciła do Ameryki, do Nowego Jorku, popatrzyła na ten świat, który ją otacza, stwierdziła, że ona chciałaby jednak poznać prawdziwe życie i to prawdziwe życie pozna właśnie w Nepalu. No i tak nastąpił jej wyjazd do tego kraju. No i tak zaczęła się cała historia, którym ostatecznie, w zasadzie ostatecznym takim etapem było tworzenie właśnie archiwum himalajskich wyczynów. Więc w zasadzie książka w połowie opowiada o tym, co mówiłem wcześniej, czyli o drodze Elizabeth Hawley do Katmandu. Są tam bardzo ciekawe opisy właśnie tego, co zwiedzała w świecie, jak w ogóle to się stało, że została dziennikarką, korespondentką w tamtym kraju. No i w ogóle jej jakby też próba przebicia się, niełatwa próba przebicia się tuż po wojnie w latach 50. gdzieś tam w świecie, który jednak był rządzony przez mężczyzn bardzo mocno, próbę przebicia się i znaczenia czegoś jako kobieta, więc ta książka też ma po trochu feministyczny wydźwięk i myślę, że dla każdej kobiety może to być inspirująca historia kogoś, kto stał się jedną z najbardziej znanych postaci w środowisku, w którym się obracał. No ale właśnie myślę, że tym, co zainteresuje przede wszystkim fanów himalaizmu w tej książce, jest ta część druga, czyli to, co w niej jest na temat wspinaczki, na temat ludzi, którzy tworzyli to środowisko himalajskie. No i przede wszystkim na temat takich postaci jak Messner, czy wreszcie polskich bohaterów jak Jerzy Kukuczka, czy Wanda Rutkiewicz, bo oni w tej książce są również opisani dosyć szeroko. Są opisane okoliczności tego, w jaki sposób Elizabeth Hawley dowiedziała się o ich śmierci, co o nich myślała. Jest tutaj bardzo ciekawe chociażby porównanie Messnera i Kukuczki. Messnera Hawley bardzo ceniła i gdzieś tam dopiero z czasem tak naprawdę zaczęła go doceniać jako wspinacza, bo z czasem, kiedy te jego wyczyny stawały się coraz słynniejsze, on też nabrał umiejętności językowych na tyle dobrych, że mógł się swobodnie porozumiewać z Hawley. No i były to, można powiedzieć, takie bratnie dusze, więc bardzo ceniła Messnera, główna bohaterka tej książki, ale i Jerzego Kukuczkę bardzo poważała, ze względu na to, że wiedziała, że Polacy mieli jednak większe ograniczenia niż wspinacze z krajów zachodnich, że jednak musieli pokonywać te bariery związane z komunizmem jednak, w którym funkcjonowali. No a oprócz tego Kukuczka miał coś takiego, co pisze Elizabeth Hawley, że był strasznie zawzięty, że potrafił siedzieć w bazie wiele miesięcy, czekając na odpowiedni moment, żeby zaatakować górę, i to właśnie bardzo imponowało Elizabeth Hawley. Również w książce opisane są okoliczności śmierci Wandy Rutkiewicz bardzo dokładnie. Są też wątki poświęcone innym polskim himalaistom, Krzysztofowi Wielickiemu, Andrzejowi Zawadzie, z którym Hawley miała największy kontakt z racji tego, że on był kierownikiem wielu wypraw i właśnie z nim się musiała kontaktować. No i są również inne górskie i nie tylko ciekawe historie, bo chociażby jest tutaj opisany przyjazd królowej Elżbiety do Katmandu i to, co tam się wydarzyło. Naprawdę niektóre anegdoty są kapitalne, zabawne, jest to opisane bardzo ciekawie, a do tego Bernadette McDonald, mimo tego, że spędziła 10 dni z Elizabeth Hawley, pozostaje obiektywna w tej książce i nie kreśli jej idealistycznego obrazu. Nie jest to na pewno hagiografia, są tutaj również jakieś wymienione głosy, które mogą mówić o tym, że być może Hawley miała jakieś wady, bo oczywiście jak każdy człowiek je miała, to również w tej książce jest zawarte, więc myślę, że Strażniczka Gór to idealna propozycja dla kogoś, kto chciałby przeczytać coś z tematyki górskiej, himalajskiej, ale jednocześnie poznać wiele innych wątków związanych właśnie ze światem, z kulturą, z historią, bo tych postaci historycznych, które tu się przewijają w tej książce, jest naprawdę sporo. No i myślę, że przede wszystkim to też inspirująca historia kobiety, która no, robiła coś nadzwyczajnego, bo dokumentowanie himalajskich dziejów, w ogóle ten pomysł na to jest już czymś niesamowitym, no bo w czasach, kiedy nie było internetu, kiedy nie było komputerów, Elizabeth Hawley już to robiła, już weryfikowała też niektóre osiągnięcia, opowieści himalajstów, no i potrafiła chociażby, co też jest opisane w tej książce, zdemaskować kilku oszustów. Tak więc myślę, że to jest Strażniczka Gór, kolejna ciekawa propozycja górska dla wszystkich fanów himalaizmu, ale nie tylko. Jeżeli ktoś chciałby właśnie poznać tą niezwykłą kobietę i to, jaka była, i jak tego wszystkiego dokonywała, no to myślę, że to jest na pewno lektura godna polecenia. No więc polecam książkę. No i tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.